Rozmowa dnia. A w naszym studiu Mirosław Maliszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam panie pośle, dzień dobry. Dzień dobry, witam panu, witam wszystkich słuchaczy. I jeszcze, co też może sporą część słuchaczy radiowej jedynki zainteresować, prezes Związku Sadowników RP. I tu od razu kwestia, którą dosłownie parę dni temu dopytywał jeden z naszych słuchaczy, jak było takie załamanie pogody, przyszły przymrozki nocą. No to odezwał się do nas sadownik właśnie, który napisał, że z obfitością czereśni powinniśmy się w tym roku pożegnać. Jak to rzeczywiście wygląda? Jest tak źle, jak niektórzy sygnalizują, czy lekka przesada? Czereśnie to jest ten gatunek, ten owoc, który ucierpiał najbardziej w czasie tej feralnej nocy z Wielkiej Niedzieli na Wielki Poniedziałek, ale także inne gatunki, jak na przykład gruszki, śliwki, ale także lubiane przez wszystkich truskawki, szczególnie te przyspieszane, które pierwsze trafiają na rynek, ucierpiały najbardziej, więc możemy się spodziewać mniejszej podaży i może trochę wyższych cen i z większym udziałem owoców z importu. A jesteśmy w stanie tak od razu po takich przymrozkach, patrząc właśnie na to, ile kwiatów ocalało, powiedzieć, że to będzie, nie wiem, 10, 15, 25% mniej? W przypadku czereśni niektórzy mówią, że nawet 90% mniej, bo czereśnie były najbardziej zaawansowane, czyli najbardziej kwitły. Jeżeli chodzi o jabłka, sytuacja jest bardzo różna. Na działkach nisko położonych, gdzie z reguły są niższe temperatury, straty są większe. Na działkach wyżej położonych mniejsze, ale możemy dzisiaj już śmiało powiedzieć, że także w jabłkach straty idą w kilkadziesiąt procent, może 40, nawet 50. To jest uzależnione nie tylko od odmiany, nie tylko od położenia, ale także regionu Polski. Najbardziej ucierpiały niestety te regiony, gdzie uprawiamy najwięcej owoców. Polska Centralna, Mazowsze, Sandomierszczyzna, Lubelszczyzna, to te miejsca, gdzie spadki temperatur były stosunkowo największe i gdzie straty są największe. No ale to znaczy, że nie będzie kłopotów z nadprodukcją w tym roku, nie będzie się trzeba martwić o to, czy uda się ten nadmiar jabłek sprzedać gdzieś, no bo do Rosji nie, ale gdzieś indziej może. Marne pocieszenie, bo najlepiej dla sadowników jest, jeżeli plon jest normalny, czyli obfity dosyć i atrakcyjny rynek sprzedażowy, więc wtedy jest najlepiej. Przymrozki niestety powodują, że wielu sadowników ucierpiało znacznie bardziej niż inni, powiększają się te dysproporcje. Nie ma tu sprawiedliwości niestety, więc dla nas trudny okres, chociaż na pewno ceny lepsze niż poprzednich sezonach. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel dzisiaj o 17 w Grójcu ma się pojawić i właśnie o sytuacji, cytuję, komunikat o problemach w sadownictwie mówić. Czyli, jak rozumiem, można się spodziewać czego? Jakiegoś programu pomocowego? Myśli pan, że rząd już zauważa to, co się dzieje? Problemów w sadownictwie jest sporo, między innymi te związane z eksportem, ale dzisiaj tematem numer jeden to jest oczywiście sprawa przymrozków, chociażby braku ubezpieczeń. Sadownicy chcieli się od jakiegoś czasu już ubezpieczać, ale nie mieli takiej możliwości. Skoro nie mieli takiej możliwości, to mamy nadzieję i to jest nasze oczekiwanie, że minister rolnictwa przedstawi program pomocy dla tych wszystkich, którzy ucierpieli. Pomocy, która pozwoli nie tylko sadownikom dotrwać do kolejnego sezonu i pokryć chociażby część kosztów, które już ponieśli, ale pozwoli konsumentów polskich zabezpieczyć w dobrej jakości polskie owoce, tak jak było w poprzednich latach, sprzedawane przez nas po relatywnie dobrych cenach. No dlaczego nie mogli się sadownicy ubezpieczać? Przecież dzisiaj można wszystko ubezpieczyć. Pięściarze swoje ręce ubezpieczają, aktorki swoje twarze. W sadownictwie, tak jak w całym rolnictwie, funkcjonuje system dotacji do ubezpieczeń, czyli budżet państwa dopłaca rolnikom do składki, bo ich nie stać niestety na niską opłacalność, niskie dochody do zapłacenia pełnej składki, a system dotowanych ubezpieczeń w zasadzie nie zafunkcjonował. Nowa ustawa znowelizowana została podpisana w okolicach 1 kwietnia przez pana prezydenta, więc pierwszym teoretycznym, a to był piątek, pierwszym teoretycznym terminem, kiedy można było się ubezpieczyć, był początek kwietnia, a ustawa z kolei także przewiduje 14-dniowy tak zwany okres karencji, czyli kiedy nie działa już jeszcze ubezpieczenie, kiedy została podpisana umowa, ale jeszcze ubezpieczeniodawcy nie biorą odpowiedzialności, więc tak naprawdę ten okres, w którym były przymrozki, nie był w tym roku objęty ubezpieczeniem ze względu na zbyt późne wejście w życie ustawy i w tym zakresie także będziemy oczekiwali wyjaśnień ze strony ministra rolnictwa. Mówi pan, że dziś największy problem to właśnie efekty tego załamania pogody i spodziewany nieurodzaj, jeśli idzie o owoce, ale patrząc szerzej, czy udało się odzyskać to, co rynek utracił przez embargo w handlu z Rosją, czy tak jak sugeruje czasem prezes PSL, jednak należałoby dla dobra polskich rolników zastanowić się, czy nie znieść sankcji gospodarczych, a pozostać przy politycznych. Kiedy mówimy o trudnej sytuacji na wielu rynkach rolnych, dochodzimy do wniosku, że częściową przyczyną
załamania cen jest brak eksportu do Rosji. W zależności od tego, czy produkt któryś miał duży udział w eksporcie, czy mniejszy, tempo tego oddziaływania, czy siła tego oddziaływania jest mniejsza. Jabłka akurat miały kierunek eksportu wschodni, wybitnie wschodni, z tego powodu, że tam nie ma lokalnej produkcji na wystarczającym poziomie, a Rosja jest największym na świecie importerem do dnia dzisiejszego. A Polska była największym eksporterem, największym dostarczycielem jabłek na rynek rosyjski, więc w nas, sadowników, embargo uderzyło najbardziej. Dzisiaj zaczynamy się zastanawiać, czy warto je kontynuować. Ze względów politycznych, globalnych, zastanówmy się, czy naprawdę już sankcje, które były wymierzone w Rosję, odniosły skutek. W mojej ocenie nie odniosły skutku, bo jakoś nie bardzo słychać o tym, żeby Krym miał wrócić do Ukrainy. Nie bardzo też słychać o tym, żeby Rosja była w katastrofalnej sytuacji ekonomicznej, która by ją zmusiła do zmiany myślenia. Ale to wszystko zależy, czy się patrzy na szklankę i mówi, że jest do połowy pusta albo do połowy pełna. No bo jeden powie, skoro nie odniosły skutku, to z nich zrezygnujmy, a drugi powie, skoro nie odniosły skutku, no to musimy je kontynuować i zaostrzyć i trzymać tak długo, aż skutek wreszcie przyniosą. Tylko my rolnicy, środowisko rolnicze zadaje pytanie, dlaczego my mamy płacić za to cenę? Skoro chcemy oddziaływać gospodarczo na Rosję, to pomyślmy na przykład o sankcjach na import rosyjskich surowców energetycznych. To znacznie bardziej by uderzyło w rosyjską gospodarkę i znacznie bardziej by spowodowało zmianę myślenia chociażby Władimira Putina. Natomiast... No ale tu akurat jeśli chodzi o uzależnienie nas na długie lata od surowców energetycznych, to były prezes pana partii ma bardzo duże zasługi, Waldemar Pawlak, jego kontrakt gazowy. Niektórzy mówią, jak Janusz Korwin-Mikke na przykład, że nawet Trybunał Stanu Waldemarowi Pawlakowi za ten kontrakt gazowy się należy. No, można mówić różne tezy, wypowiadać różne poglądy, tylko jest pytanie, czy kupować gaz i ropę z Rosji, który jest dużo tańszy niż importowany chociażby z krajów Zatoki Perskiej, czy stosować jakiś brak rachunku ekonomicznego, podobnie z eksportem produktów żywnościowych. Czy lepiej było sprzedawać na rynek rosyjski, która płaciła o kilkadziesiąt procent więcej za produkty żywnościowe, niż szukać rynków położonych na drugim końcu świata, gdzie koszty transportu są wyższe niż ceny uzyskiwane za tą żywność. Więc trzeba racjonalnie stosować decyzje gospodarcze, kupować tam, gdzie jest najtaniej, a sprzedawać tam, gdzie jest najdrożej. I nie trzeba zapominać o tym, że Rosja jest naszym sąsiadem, ważnym była do tej pory partnerem gospodarczym i dlatego uważamy, że sankcje gospodarcze przede wszystkim uderzają w Polskę i uderzają w polskich rolników i czas zmienić pod tym względem podejście. To wróćmy jeszcze do polskiego parlamentu w tej rozmowie. Kiedy pojawi się wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, to PSL będzie za, przeciw, wstrzyma się od głosu? Tak z przekąsem stwierdzamy, że ten wniosek tak naprawdę umocni ministra Macierewicza, bo rząd będzie go bronił i ten minister będzie dalej trwał na swoim stanowisku. Natomiast widzieliśmy taki wewnętrzny ruch w PiS-ie, ruch pokazujący także ze strony pana prezydenta niezadowolenie z funkcjonowania ministra Macierewicza i instytucji, którymi on zarządza. I dlatego mieliśmy taką nadzieję, że dojdzie do wewnętrznej reorganizacji rządu. Minister Macierewicz co najmniej straci swoje wpływy, a najlepiej jakby stracił swoje stanowisko. Czyli stawiali państwo wniosek, na rekonstrukcję, tak? Więc mówimy o rekonstrukcji, więc wniosek o odwołanie na pewno spowoduje mobilizację w samym rządzie i na pół roku odłoży sprawę odwołania ministra Macierewicza, ale oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe, widząc to, co robi minister Macierewicz, bardziej to nazywamy dezorganizacją niż organizowaniem polskich struktur obronnych, będziemy ten wniosek popierać. Ale jednocześnie mówi pan, że im bardziej się ministrów atakuje, tym bardziej rząd będzie ich bronić. No to rzeczywiście takie trochę przeciwskuteczne. Dlatego my się pod tym wnioskiem nie podpisaliśmy, ale jesteśmy zdania, że minister Macierewicz powinien być odwołany, ale nasz ranking ministrów do odwołania na pierwszym miejscu jednak stawia ministra rolnictwa. A to ciekawe, że będzie taki własny wniosek PSL-u o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa? No będziemy się zastanawiali, na razie zgłaszamy wnioski, powodujemy dyskusję, aby się dowiedzieć, dlaczego w takiej czy innej dziedzinie w rolnictwie jest źle, brak reakcji rządu, czy brak aktywności rządu. No przykładem najlepszym sprawa tych ubezpieczeń, bo co by nie mówić, to rola ministra rolnictwa jest w tym ogromna, a w przypadku braku ubezpieczeń negatywnie ogromna, więc to jest w naszym rankingu też osoba, która jest na szczycie tych, którzy są do odwołania. To jeszcze o ruchach wewnętrznych, ale tym razem w opozycji, a nie w rządzie. Ryszard Petru ogłasza, że nie będzie już dłużej kierował klubem parlamentarnym Nowoczesnej. Pan jako poseł, który przecież spędza trochę czasu na Wiejskiej, zauważył, żeby jakoś Ryszard Petru szczególnie źle się wywiązywał ze swoich obowiązków?
Po pierwsze wygląda na to, że Ryszard Petru chyba przegrał już swoją karierę polityczną. Bardzo ciężko będzie mu wrócić do takiej pozycji, jaką miała. Przecież on był twarzą Nowoczesnej, on firmował to ugrupowanie i z całym szacunkiem nie jego następczyni, pani Katarzyna Lubnauer, więc jest niezręcznie komentować to, co się dzieje w innej partii opozycyjnej, ale wydaje mi się, że niestety Nowoczesne, niestety dla tego ugrupowania ma tendencję spadkową i pewnie kolejne sondaże pokazywały jeszcze większy spadek poparcia. I może nie wejść do parlamentu następnego na przykład. Może nawet nie wejść. To jest akurat jedno z ugrupowań, które ja nazywam tworami marketingowymi, politycznymi. Takie mieliśmy także w przeszłości. My jako PSL, partia, która ma największą tradycję spośród tych, którzy są w parlamencie, mimo że też nie mamy rewelacyjnych notowań albo nie odzwierciedlających naszych oczekiwań, to jednak cieszymy się stałym poparciem grupy Polaków i nie manipulujemy nimi. Mówimy po prostu szczerą, otwartą prawdę, mimo że to się wielokrotnie nie podoba albo nie zyskuje sympatii, która pozwoliłaby nam mieć na przykład 10-15% poparcia. Mówił Mirosław Maliszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego i prezes Związku Sadowników RP, gość Sygnału Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 26 po 7. Była to rozmowa dnia.